Hej kochani, witajcie. Lolutek, chcesz ze mną nagrywać? Chodź. Chcesz się pokazać? Tak, chcę się pokazać. No, Lolutek jest takim niedopieszczonym psem, bo pani nie poświęca uwagi, tak? Ale już tu się na kolanach, bo mi spadniesz. Co będzie? Co będzie, Lolutek? Tak, chciałaś się pokazać. Na dzień dobry. Słuchajcie, mam wielkie pudło z hejem i zamówiłam takie, no nie wiem, czy jakieś bardzo ciepłe rzeczy, no ale zdecydowanie bardziej jesienne. A słuchajcie, dzisiaj mam wszystkie okna otwarte, jest mega lampa i 22 stopnie. Więc w ogóle byłam na spacerze z Lolą, to jest ten t-shirt z poprzedniego zamówienia. Jeżeli macie ochotę na takie t-shirty, to po prostu, mówię wam, t-shirty z H&M to jest najlepsza jakość. Serio, te takie z nadrukami, o tych mówię, nie? Bo wiadomo, że jest dużo też takich, tych gładkich, badziewnych, które się przekręcają ten. Ale te, naprawdę, i to jest z ostatniego holu, to jest Formuła 1. Jeszcze taki ze słońcem bardzo lubię. No w ogóle wszystkie lubię, bo noszę je non-stop. I do tego, to jest taki outfit teraz po domu do nagrywania. Te szerokie dresy, które były w jakimś tam ostatnim holu. Ja mam L-kę, one są takie super luźne, dzwonowate. Mega są te spodnie, naprawdę są mega, po prostu są przewygodne, już je prałam kilka razy i nawet wiecie, tutaj one mają tego misioną, że tutaj trochę jest skulkowany, ale to i tak jest ok, jest milutki, także polecam. Dobra, mam to pudło, otwieram. A i jeszcze pamiętacie, ostatnio zamawiałam te rzeczy dla piesków, no niestety na Lolka XS się schemu jest za duże, w ogóle ta psia rozmiarówka jest duża, bo ja powiem, że Sushi chyba miała S-kę, a normalnie ona zawsze miała M-kę, więc szkoda, bo jak macie pieska i jest większy niż Lola, to obczajcie sobie te psie ubrania, bo są mega. Czym się teraz to otworzyć? Zamówiłam sobie jeszcze jedne buty, bo, o czekajcie, pokażę wam, że od razu tak. A, no i przedstawiłam tutaj kwiaty z salonu. O, słuchajcie, te kozaki z poprzedniego holu, one mają dobrą cenę, są wygodne. Pytacie mnie o rozmiarówkę, ja mam 38, bo ja chciałam, żeby mi się łatwo wkładały i miały taką szeroką cholewkę. I one są, no naprawdę są fajne, są mega wygodne, jestem z nich bardzo zadowolona. Polecam, naprawdę słuchajcie. Ja pamiętam, że kiedyś buty z H&M to były takie, wiecie, brzydko zrobione, to nie wiem. Jakoś długi czas nie kupowałam, lubiłam buty z Zary, no a teraz jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona. Jestem tak zachwycona, że wzięłam sobie, o, jeszcze takie, ale... Ej, słuchajcie, to jest napisane kolor beige, a one są zielone. I to jest inny kolor chyba. A może to jest... Bo tam na stronie były takie zielone? No nic, ale... Bo chciałam takie jasne, wiecie, ale też... Też są fajne. Czy oni pomylili kolor? Dobra, później to obczaję na stronie, bo się właśnie zastanawiałam nad ciemniejszymi, a beżowymi. I chyba przyszły mi ciemniejsze. O, zobaczcie, one tak wyglądają. To jest podobna w sumie wersja do tego, tylko tu mają taką gumę. Mają taką masywną, traperowatą podeszwę i ja chciałam je głównie do dresów, bo wiecie, że ja często chodzę w dresach, a tego nie włożę. I chciałam coś takiego, co też wiecie, na mnie, sorry, na mnie dużo dresów jest takich przykrótkich i mam gołą kostkę, nie za bardzo lubię, wiecie, niskie buty i skarpetki, chociaż no, czasami tak noszę i stwierdziłam, że coś takiego będzie super rozwiązaniem, bo to jest taka skarpeta rozciągliwa, że nawet jakby były za długie, to można je schować pod spodnie. I te wzięłam 37, więc zobaczymy, bo rozmiarówka jest normalna, tylko po prostu wiecie co, niektóre jak są w moim rozmiarze, to się ciężko wkładają. Dobrze, co dalej? Właśnie wziąłam sobie, wczoraj nagrywałam to we vlogu, będzie mieli, ale później, bo chyba to wrzucę dzisiaj od razu, bo te rzeczy się ostatnio tak szybko wyprzedają, że wy do mnie piszecie, że ja coś wrzucam, potem nie ma. Wzięłam sobie właśnie, o, nawet spoko, wzięłam wczoraj, pokazywałam wam w vlogu, że zamówiłam sobie taki różowy dres z Zary i stwierdziłam, że jeszcze chcę sobie zamówić taki zupełnie zwykły, niedrogi, szary komplet z Hemu i to są takie spodnie, one też są z takiej milutkiej tej.
Ja mam M-kę i właśnie one mają, ale wyglądają, te wyglądają na długie, no nic, ale chciałam takie zwykłe i nawet wiecie, jak one się jakoś nie sprawdzą jako dresy, to będę miała do spania, bo potrzebuję koniecznie takich długich spodni do spania. Wzięłam też dżinsy i to też Wam ostatnio mówiłam, że nie wiem co jest... No tak nie idziemy tak, wiesz, to swoje. Nie wiem co jest po prostu z tymi firmami. Wczoraj też mierzyłam takie eleganckie spodnie z kantem z Zary. I słuchajcie, zamówiłam na przykład L-kę i XL-kę, bo chciałam, żeby były takie luźne. I po prostu były ogromne, a ostatnio na przykład w 42 w Zarze się nie zmieściłam i to samo w HM-ie. Ja nie wiem, czy, bo ja się tak codziennie nie ważę, czy to moja waga się tak zmienia, bo ostatnio też z HM-u wzięłam chyba 40 czy 42, bo chciałam, żeby były luźniejsze, ale były ogromne i no mam taki problem z tymi rozmiarami, nie wiem jaki, nie mam pojęcia jaki mam rozmiar, ale widzę, że to nie tylko u mnie, bo jak obserwuję dziewczyny na Instagramie, czy jakieś holo oglądam, to wszystkie mówią to samo, że w HM-ie i w Zarze, kiedyś było tak, że człowiek wiedział jaki ma rozmiar, nie? I wszystko było w jednym rozmiarze, a teraz no to masakra, do tego ja jestem wysoka i też wolę, wiecie, większe spodnie, żeby były dłuższe, no po prostu jak są takie rozszerzane i wiecie, tyle mam od ziemi, od buta, to to komicznie wygląda. I mam nadzieję, że te dżinsy będą dobre, bo bardzo mi się podoba, zobaczcie. Nie wiem, wzięłam 42, nie wydają się duże. I zobaczcie, one mają taki fajny tutaj zamek, tak zapinany. I tu są takie szerokie. No zobaczymy. Zobaczymy, słuchaj, nie wydają się duże, w ogóle się nie wydają duże, więc no zobaczymy. Ładny jeans i bardzo, bardzo bym chciała, żeby pasowały, bo akurat na zimę też mi się przydadzą takie bez dziur. Co tutaj jeszcze mamy? O, tu mamy taki sweterek, ja miałam albo identyczny, albo bardzo podobny, różowy i fioletowy. W zeszłym roku, jak tylko dojdę do tego, jak to otworzyć, bo oczywiście nie umiem. Tu jest. Lolutku, kochanie, nie gryź tych folii, tak? Lola zawsze mi pragnie wyczuć te folinki, a najbardziej lubi te metki w ogóle. O! Nie, to jest trochę inny fason. Tak, bo tamte mnie... O, zobaczcie, to jest w ogóle takie. Nie, to jest coś innego. I to jest takie prześwitujące. I tu ma takie szerokie te wycięcia na biust. No, ciekawe. Ciekawa koncepcja. Wiecie, mam duży biust. I będę musiała pod to włożyć coś, ponieważ to jest prześwitujące i na pewno by mi sutki prześwitywały, ale wydaje się być fajne. No na przykład do takich jeansów. Właśnie, tu sobie zamówiłam. Zobaczymy, czy to będzie dobre. Patrzcie, takie, nie wiem jak to powiedzieć, topiki. Takie ala staniko topy, właśnie żeby wkładać pod takie rzeczy, nie? I jest jeden taki jasny i jeden czarny. Bardzo bym chciała, żeby to pasowało, bo na maksa by mi się przydały takie, wiecie? Na maksa, naprawdę. Lolek, gdzie jesteś? Co robisz? Dobra, to do tych spodni jest bluza taka i właśnie chciałam taką najzwyklejszą. Lola, nie wolno. Kicia tam ma spanko na fotelu za moim biurkiem do nagrywania. No i Lola ją zaczepia. Loluś, chodź! Nie wolno szczekać na kota. Kot ma ciebie gdzieś. O, i widzicie? Taka szara i właśnie stwierdziłam, że to będzie fajnie do trencza tego mojego beżowego, czy pod jakąś kurtkę i też fajnie, że on nie jest taki gruby, bo mam kilka dresów, tam wiecie, z Nike'a, z Adidasa. Ale teraz ostatnio jest tak ciepło, że jak wkładam tego mojego, tą moją bomberkę, która no też tyle osób ją kupiło i ona jest super naprawdę, w ogóle nie przebiwa, to jest mi za gorąco i bardzo często chodzę tylko w t-shircie, a wieczorem jest mi za chłodno, więc chciałam taki cienki, cieńszy dres. Wydaje się być fajny. Zaraz będziemy wszystko mierzyć. Znaczy zaraz to ja idę, muszę iść do Lidla, bo jest dzisiaj piątek i potem będą kolejki, a chciałabym Wam to dzisiaj wrzucić. Dzisiaj, jutro, bo... dobra, nieważne. Pamiętacie, ja kiedyś miałam na Mazurach, to było chyba w pandemii, w lockdownie, takie, słuchajcie, polary. Zobaczcie, jaki piękny kolor.
I to tak, to jest to, słuchajcie, to jest takie miłe. To jest takie miłe. Ja w tym chodziłam, w tym spałam. To jest najmilsza rzecz na świecie. To jest, słuchajcie, jak aksy albo jak kroksy dla kobiety. Może to nie jest jakieś super sexy, ale to jest tak wygodne, że czujecie się w tym tak cudownie, że wyglądacie od razu świetnie, wiecie? I mega mi się podoba ten kolor. No i właśnie też, słuchajcie, po domu, bo nie wiadomo jaka zima będzie. To też jest fajne pod każdą kurtkę, pod każdy płaszcz. Zakładacie do tego spodnie dresowe albo leginsy i to jest przecudowne. No to można, można to wystylizować na bardziej eleganckie, zakładając na to właśnie płaszcz albo jakąś, nie wiem, białą puchówkę dużą. Super! Ja nie wiem, czy to jest identyczne, czy bardzo podobne, ale ten kolor jest świetny i właśnie jeszcze one są tutaj tak rozpinane. Ja mam M. Mega mi się to podoba. Naprawdę. Loluś, nie gryź tej folii, bo już nie mam gdzie tego kłaść, ale Lola mi zżera folię. Dobra, zrobimy tak. Dobra. O, to bardzo chciałam. To jest w ogóle jakiś sweterek inspirowany, nie wiem, czy to jest Izabel Maron, czy jakiś projektant. I wziąłam L-kę, bo to już był ostatni rozmiar, nie było, jest fioletowy. I mam nadzieję, że on będzie dobry, bo tak mi się podoba, ale to jest ciężkie, w ogóle jaki to jest kawał swetra, słuchajcie. Wow, zobaczcie jaki to ma piękny dekolt. Bardzo bym chciała, żeby to pasowało. Lola, nie gryź tej folii, Lolutku. Kochanie, bo ja mam z tym robić. Ja się boję, że to zjesz. Sorry, że tak, słuchajcie, ten, ale no, Lola tutaj... Ona jest jak kicia, ona przejmuje w ogóle zachowania, wiecie, ze starszej siostry, gryzę kartony, gryzę folię. Nie wiem, sushi nikt nie boli. Powiem wam, że to jest tak ciężkie, ale super, chciałabym to nosić bez stanika, więc fajnie, że to jest takie grube. No i mam nadzieję, że to będzie dobre, bo mi się to na maksa podoba, takie rozszerzone rękawy. I był jeszcze czarny i był beżowy, ale nie było. I w ogóle jak to dodawałam do koszyka, to cały czas mi wywalało. Jak wchodziłam na stronę tego produktu, to niby był, a potem w koszyku mi wywalało, ale jakoś mi się udało w końcu. I wiem, że chyba też jest cieńsza wersja, więc jakby tego nie było, to wam podlinkuję, bo widziałam podobne i widziałam, że był czerwony. I ja mam L-kę z tego, jakby ktoś pytał, bo tylko L-ka była, a bardzo mi zależało na tym kolorze. Tutaj, słuchajcie, no to też tak pod wieczorne spacerki właśnie lubię, bo zamawiam takie ciepłe rzeczy. A tutaj w ogóle lato mamy, nie? Ale stwierdziłam, że wiecie, właśnie na Hajmie się wszystko wyprzedaje i potem nie będzie. I drugi wziąłam, o Jezu, jakie to jest miło, jaki zobaczcie jaki piękny kolor. I ten jest trochę krótszy. Polar. I on jest tutaj taki, zobaczcie, na guziczki no mega. Mega, duży dekolt, fajnie to wygląda. Na maksa fajnie to wygląda, słuchajcie. No, także i do tego jakieś takie, wiecie, szare dresowe spodnie, czy w ogóle leginsy mega fajnie wyglądają do tych... No, słuchajcie, Lola mnie teraz gryzie w duży palec, chodź. Dlaczego mnie gryziesz po stopie, powiedz? Co? Bo mi świnkę zepsujesz, mam ładną dzisiaj. Lolkuś, no chcesz tu siedzieć? A będziesz grzecznie siedzieć? Jak cię tu zostawię? No nie, nie wiem, to jest tak czy nie. Dobra, siedzisz. Grzecznie. Dobrze. Wiem co my tu jeszcze mamy. Słuchajcie, zamówiłam sobie szlafrok. Nie mogę znaleźć jakiegoś fajnego szlafroka i stwierdziłam, że spróbuję ten, tak nazywa, splot waflowy i to jest z sekcji H&M Home. I muszę wam pokazać w vlogu, ja sobie w H&M Home, wiecie, że mam tą super pościel z lnu i kupiłam sobie też piżamę lnianą, ona też postaram się nie zapomnieć wam podlinkować, nie gryź tego. Ona kosztuje chyba 200 zł, ale jest świetna i wygląda cudownie, jest taka ciemnoszara i w ogóle. Chyba wam jeszcze nie pokazywałam, jak nie śpię, ale stwierdziłam, że teraz z sekcji H&M Home zamówię sobie szlafrok. I on jest taki ciemnoszary i ja wziąłam L przez XL, bo tam były opinie, że one są ogromne i ja bym chciała, żeby on był ogromny. A on jest taki kimonowy. O. I bardzo chciałam szlafrok. No wydaje się być naprawdę taki spoko. Materiał mi się podoba, zobaczymy. I właśnie taki ciemnoszary, więc no dam wam
znaleźć, przymierzę go na pewno. Jeszcze mamy tutaj tak, słuchajcie. Ojejku, jeszcze jedno, bo to już widzę, jakie fajne. Wziąłam jeszcze, słuchajcie, marynarkę, bo też Wam pokazywałam ostatnio te. Postaram się podlinkować wszystko, o czym mówię. Jak zapomnę, to musicie wrócić do poprzednich holi, tam wszystko jest. Jeszcze jedną marynarkę, ależ to jest fajne, to jest Elka. O, taka trochę pognieciona, trzeba by ją wyprasować. I to jest, jak się nazywa, psi ząbek, Pepitka? Psi ząbek, Loluś? Jesteś psi ząbek? No to akurat wielkości twoich ząbów. Ząbów twoich ogromnych, bulterierowych, tak? Zjadłabym tego psa. No, tak. Zobaczcie i w ogóle powiem Wam, jak to jest ładnie uszyte, jaką to ma spoko jakość. Naprawdę. I ma, to jest taka cieplejsza wersja. Mam nadzieję, że to będzie taki sam fason z tych marynarek, które ostatnio Wam pokazywałam, tylko ona jest taka grubsza, cieplejsza, zimowa. I tamte mają podwinięte rękawy, a ta nie. Dobrze. I co ja tu jeszcze mam? I ostatnia rzecz, którą Wam pokażę. Wzięłam kalosze. Mam kalosze Huntery, które bardzo lubię, super mi się sprawdzają, ale one są takie w pięknym turkusowym kolorze. Ale czasami, wiecie, jakoś, nie wiem, wracam, muszę wyjść z Lolą na spacer, a pada i mam jakiś elegancki outfit. I nie chcę mi się całej przebierać w dresy. Coś mi się tu poprzesuwało teraz, jak się z Lolą przytulam. No i generalnie, kończąc, skracając historię, chciałam czarne, krótkie kalosze, które nie będą wyglądały jak kalosze i będą łatwe do wkładania. I myślę, że to jest coś takiego. I słuchajcie, też jest przepiękny kolor, taki limonkowy z tego. Zobaczcie sobie. Gdybym nie miała tamtych, to na pewno bym wzięła te kolorowe. Ale no, i z bólem serca wzięłam te czarne. I zobaczcie, one są na takim wysokim tutaj traperze. Więc to fajnie w ogóle, jak pada czy coś. Myślę, że na zimę, może nie na jakieś mrozy, ale jak będzie chlapa, to też będą cudowne. Też wzięłam 37 i zawsze one wyglądają tak naprawdę jak sztyblety, tylko z gumy. No, musimy, nie gryziemy tego. Więc, no naprawdę mega są fajne. Także, i słuchajcie, jeszcze zamówiłam sobie jedne takie fajne rozszerzone spodnie, widzę, że ich nie ma, a miałam jakiś zwrot, więc to pewnie za to, a liczyłam na nie, szczerze mówiąc. Jeśli mam być szczera, no ale trudno. Dobra. To nie wiem, czy jeszcze zobaczę, która jest godzina, w każdym razie, czy nagram Wam, mierzymy, czy jak wrócę z Lidla, ale to by było na tyle. Bujaki ode mnie i od Loli. Postaram się wszystko podlinkować. Nie, Lolutek? I hajemy super fajny, tylko nie dla takich małych lolutków. Poprosimy w takim razie hajem, żeby robił XXS, żeby mogła dupkę ubierać w hajemie, tak, Lolutku? No tak na rękach zawsze wygląda, jakby przysypiał. Dobra, słuchajcie, zmykam, pa. No więc dobra, na sobie mam ten czarny top z tego dwupaku. Jest zarąbisty i pasuje. I na to mam ten sweterek, także na maksa Wam polecam ten zestaw. No a dżinsy, słuchajcie, jak jesteście niższe, to bardzo Wam polecam. Bo mega fajny jest tutaj ten stan, no ale no zobaczcie. O tym mówiłam. Masakra. I w ogóle się naczytałam opinii, że one są takie luźne i w ogóle, no nie wiem. W nogawkach tak, tutaj bym nie powiedziała, więc no niestety jeansy odsyłam. Chociaż mi się bardzo podobają. Ale no, tak, no tak, no nie. Masakra, nie? I zobaczcie, jaki mega cool outfit mi wyszedł. To jest cały czas ten sam sweterek z tym stanikotopem, czy tam z tą koszulką pod spodem. Do tego są te spodnie, które uważam, że leżą rewelacyjnie, naprawdę, zarąbiście. I ma odpowiedni stan i wszystko. No oczywiście mogłabym mieć dłuższe nogawki, ale u mnie to wiadomo. I zobaczcie, to są te kalosze i one mają mega obcas, czego nie widać, ale jestem dużo wyższa. Są przewygodne i uważam, że to mega cool wygląda. I zobaczcie, nie wyglądam jakbym była w kaloszach, tylko jakbym miała w ogóle jakieś designerskie Balenciagi albo coś takiego. I mówię, gdybym nie miała tych kolorowych, to ja bym sobie zostawiała te limonkowe. No uważam, że sztos. Zobaczcie, w ogóle naprawdę uważam, że mega fajny outfit. Co myślicie? Bardzo mi się podoba. Wiecie, tak na wygodnie, ale nie jest tak totalnie dresiarsko.
Ja się bardzo dobrze czuję w takich stylizacjach i na maksa mi się podoba. Ale zajebiście, zobaczcie. Trzeba ją wyprasować, no bo widzicie jaka ona jest. Pognieciona, ale patrzcie, że w ogóle nawet z tym outfitem mogłam tak wyjść na miasto, gdyby nie było dzisiaj tak gorąco. Zobaczcie, tak super fajnie. Idealny rękaw, ja mam L-kę. Można ją tutaj rozpiąć. I wtedy wygląda tak. No mega. Wow, ale mam w ogóle fajne rzeczy tym razem. Zobaczcie. No jeansy też były super, gdyby nie rozmiar. No, uważam, że naprawdę mega fajnie. Więc marynarka też zostaje. No i to jest ten fioletowy sweter. Ja bym go założyła do jeansów, nie do dresów, ale tak wam mierzę na szybko i jest cudowny. Naprawdę można go nosić bez stanika. Ta L-ka na duży biust. Zobaczcie, przepięknie wygląda ten dekolt. Naprawdę, no mega mi się to podoba. Na maksa. Rozszerzone rękawy. Będę polować na inne kolory i mam nadzieję, że to jeszcze będzie dostępne, żeby wam podlinkować. Naprawdę jest taki ciężki, solidny. Ja kocham takie dekolty i to, że to dobrze wygląda bez stanika i mogę go tak nosić, nic mi się nie odciska. Jest taki trochę dłuższy, nawet do leginsów czy do czegoś. No sztos. Będę polować na inne kolory. Wow, zarąbisty. Mega mi się podoba, naprawdę. No mówię, nie do tego dołu, ale chcę wam jakoś to najszybciej nagrać, żebyście mogli wszystko zobaczyć. Mogły. Wow. Ej, słuchajcie, ta bluza. Zobaczcie w ogóle ten outfit. O, coś mi takiego chodziło, żeby było totalnie na luzie, ale wyglądać mega ładnie i nie chodzić na spacery jak wycie. No, sztos jest ta bluza. Zobaczcie, jaka piękna. Piękny kolor, piękny dekolt. Tutaj idealnie wszystko widać w nim biżuterię. Zobaczcie, i do tych spodni, i do tych butów. Wow, wow, wow. No, na maksa mi się podoba. Słuchajcie, ale mam dzisiaj farta z tym hemem. I tu się tak ładnie układa. Też były z tego inne kolory, też chyba sobie zamówię, zanim wam pokażę. No, ekstra. No kurczę, zobaczcie tą. To też jest cudowna. Nie wiem, która fajniejsza. Ta jest taka dłuższa, do leginsów też będzie dobra. Chociaż obie chyba. No, ale... No zobaczcie, jak w ogóle, nie chcę tak mówić, ale zobaczcie, jak to ładnie wszystko razem wygląda. Mówię, niby polar, niby dres i niby kalosze, a człowiek wygląda cool. No i kolor też piękny. No super. Ej, jakie te buty są wygodne i lekkie, i jak ładnie leżą, to sobie nie wyobrażacie. Widzicie, dokładnie o coś takiego mi chodziło, żeby był taki wyższy ten but, ale nie kozak. Tu i metka zawadza, zaraz mutnę. I mi nie wystają kostki i w ogóle to też tak wydłuża i wysmukla nogi. Te dresy są, spodnie dresowe są trochę w innym kolorze, ciemniejsza jest ta bluza, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Bluza też jest super, naprawdę, słuchajcie, no ale mi się trafiło, pamiętacie, jakoś chyba dwa hole temu nagrywałam taki hol, że w ogóle prawie wszystko oddałam. A tutaj oprócz tych jeansów to chyba wszystko zostaje. Aż się nie spodziewałam. No i zobaczcie, jak ładnie. Jeszcze przymierzę do tego marynarkę. O, no zobaczcie, jak cudownie to wygląda. Mega. No tak, no po prostu to z torebką muszę wam pokazać. Oczywiście muszę wyprasować tą marynarkę, to już mówiłam. To jest tutaj jakaś nitka. Ale no dokładnie o taki outfit mi chodziło. Wygodnie, na luzie, a jednak elegancko. No, mega. Serio, tylko jeansy wracają. Ależ mi się udało. No, mogłabym tak wyjść na dwór dzisiaj, gdyby nie to, że jest mega upał, ale sztos.